Walczymy z prokrastynacją. Bogna Białecka, pytamedu.pl. Trzeci często spotykany powód prokrastynacji to jest paraliż z nadmiaru pracy. Z tym można sobie poradzić na dwa sposoby. Pierwszy to jest podzielenie dużego zadania na mniejsze części. Na przykład mamy do napisania wypracowanie na 15 stron. Duża sprawa. Więc dzielimy je sobie. Napiszę 5 stron, potem zrobię przerwę, potem napiszę następne 5 stron, znowu zrobię przerwę z jakąś małą, sympatyczną nagrodą i końcówka. W ten sposób łatwiej sobie z tym poradzić. Po prostu, że dzielę dużą rzecz na mniejsze kawałki. Ale co z naprawdę dużą rzeczą? Na przykład z czymś, czego nie da się wykonać w ciągu jednego dnia, nawet z miłymi przerwami. Tu konieczne jest wyznaczanie sobie konkretnych terminów, w których zakończymy daną część pracy. Wiem, że dla mnóstwa osób to jest bardzo trudne, ale dlaczego warto? Dlaczego mimo wszystko warto wyznaczać sobie te terminy? Przeprowadzono eksperyment, w którym korektorzy dostali tekst do poprawienia, taki gruby, duży tekst do poprawienia. Mieli na to 3 tygodnie, dostawali pieniądze za każdy wykryty błąd i dostawali karę pieniężną za każdy dzień zwłoki. 3 grupy. Pierwsza grupa miała wyznaczony tylko ten deadline. Za 3 tygodnie macie oddać tekst po korekcie. Średnio wykryli 70 błędów. I średnio mieli 12 dni opóźnienia. Druga grupa. Mieli wyznaczony deadline, ale też sami mogli sobie wyznaczyć pewne terminy, kiedy przyślą już część wykonanej pracy. W tej grupie średnio wykryto 104 błędy, a opóźnienie wynosiło 6,5 dnia. No i trzecia grupa. Trzecia grupa miała zapowiedziane z góry, macie przysłać 1/3 tekstu co tydzień. I w tej grupie, która miała właśnie to wielkie zadanie podzielone, narzucone z zewnątrz, było podzielenie, że co tydzień 1/3 tekstu, 136 błędów średnio wykryto. I średnio mieli 0,5 dnia opóźnienia. Jeżeli to Wam nie przemawia do wyobraźni, dlaczego warto wyznaczać sobie te cząstkowe, twarde terminy i je od siebie samego egzekwować, no to ja nie wiem, co może przekonać. Czwarta przyczyna prokrastynacji – blok kreatywności. Czyli na przykład musisz coś napisać i masz kompletną pustkę w głowie. Piszesz na komputerze tytuł, autora, pierwsze zdanie i dalej nic. Co z tym zrobić? Zmiana miejsca lub zmiana sposobu. Zmiana miejsca. Na przykład zamiast siedzieć w domu, weź laptop ze sobą i pójdź na przykład do parku. Jak jest ciepło, jak jest lato, wiosna. Zimą można wziąć ten laptop i pójść na przykład do kawiarni. Pójść do biblioteki. Zmiana miejsca czasami nas odblokowuje. Druga rzecz to jest zmiana sposobu. Na przykład siedzę przed tym komputerem, mam pustkę w głowie, wyłączam komputer, biorę długopis, biorę pustą kartkę i zaczynam na niej pisać. To też może pomóc. Poza tym zadaj sobie pytanie, czy znów nie próbujesz być perfekcyjny. Że stwierdzasz, jeżeli to zdanie, które wyjdzie spod mojej ręki, nie będzie idealnie brzmiało po prostu, to w ogóle lepiej się za to nie zabierać. Nie bądź perfekcyjny, produkcja, nie perfekcja. Weź, zapisz wszystko, co ci przychodzi do głowy na dany temat, a potem sobie będziesz to cyzelować i w ogóle dopieszczać. Czyli sposoby na blok kreatywności, zmiana miejsca, zmiana sposobu, ewentualnie chwila relaksu. Weź rzeczywiście sobie na chwilę odpuść, na 5 minut. Zrób sobie tą herbatę, popatrz przez okno, pogłaszcz kota, a potem weź tego laptopa i przenieś się do innego pokoju. Może tam przyjdzie ci do głowy coś
bardziej kreatywnego, bardziej sensownego niż do tej pory. Przełamiesz ten blok. Co z tym dalej robić, powiemy za chwilę. Pytamy edu.pl, bo tylko prawda jest ciekawa. Dziękuję.